Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Creativersa. Dalej gramy na serwerku. No i tak, kombinujemy tutaj z naszym parkingiem. Chcemy zrobić największy parking, włożyć tyle samochodów, ile da się znaleźć w blueprintach. Zobaczymy, ile nam to miejsca zajmie. Miałbym zamiar się rozłożyć na dwa klejmy, żeby budować później w góry, ale zobaczymy. Może wejdziemy na więcej klejmów, na szerokość. Na razie jesteśmy tutaj na dwa klejmy. No i tu mamy na całą szerokość nasz dom. Tutaj może jakiś ogród zrobimy z przodu. A tutaj mamy cały nasz parking. Już widzicie, już jest dość rozstawione. Myślę, abyśmy to tak powiększyli, to będzie dużo lepiej wyglądać. Pomyślimy, na początek zmieniłem drogę, ponieważ te bloki, które były tutaj używane, ja ich nie umiem robić. No i jest mi ciężko cokolwiek z tych bloków dorabiać. Jak ich nie umiem sobie nakraftować. Receptury nie udało mi się dalej znaleźć, więc postanowiłem zrezygnować z tych bloków, których nie umiem robić. No i oczywiście zmienić kolor tej drogi. Bo tak było tu, powiem wam, za ciasno. Za czarno tutaj było. Mamy wszystko dookoła czarne. Ja wiem, że taki czarny styl przyjąłem tu domu i tego wszystkiego, ale po prostu trzeba tutaj bardziej kolorowego czegoś wstawić, więc postanowiłem takie szare chodniczki robić. Nie wiem, czy tutaj jeszcze nie... Co mi się miejsce skończyło? Czy tutaj jeszcze nie pomalujemy coś dookoła? Czekajcie, coś wyrzucimy, bo mamy pełny klipunek. Więc coś wyrzucimy, zaraz z tych bloków coś trzeba będzie nakraftować chyba. No, co mnie trzyma? Dobra, mamy już tutaj zrobione. No i tutaj już mam pół tych dróżek zrobionych. Tutaj teraz chcę te dróżki troszkę sobie tutaj powymieniać. Żeby już tyle, ile mam bloków, no bo zostało mi 70 bloków, to zrobić tutaj z tych te drogi, żeby już były na gotowo z tych jednych bloków. Już tego nie będę zmieniał, na pewno nie będę tego kolorował. Zostanie to z takiej jakości, jakiej to jest. Tutaj do końca, bo góra jest zrobiona do końca, więc tutaj myślę, tą stronę też zrobimy sobie do końca. Tutaj praktycznie przez cały, tak jak aż do końca tych dwóch klejmów. Więc to już powinno być fajnie gotowe. No tutaj nam, co tutaj mamy? Zaś drzewko, zaś muszę coś wywalić. Dobra, wywalamy to i nie mamy co wywalić. Dobra, zaś będę śnieg zbierał, to zaś pewnie nie wejdzie. Aha, tu też ogrodzenia nie ma dalej. Też mamy takie braki, ale myślę, że to się wszystko się to da zrobić. Ile mu zostało? 13 bloczków. No to już też nie ma co szaleć. Za dużo z tych bloczków już też nie zrobimy. Giacie, ale on te wyskoki ma duże. Wysprzątamy tutaj troszkę to tutaj. O, tymi bloczkami. To ogrodzenie też się myślę dorobi. W planie jest też coś innego, więc nie wiadomo, czy tu to ogrodzenie będzie. Czy ja mam jeszcze takie bloczki zrobione? Nie, już takich bloczków nie mam. Mam tutaj te czarne, tego mam, tu mam trzy, gdzieś je postawić, żeby nam znikły. Gdzie to by było, czy tak? O, właśnie tak. Się tu mylą, klawisze się mylą. Jak nie wiem, których mamy, których używać, jak się gra w różne gry. Bo później z jednej gry do drugiej się naciska te same klawisze, a tu co innego na tej klawiaturze wyskakuje, nie? Dobra, tutaj sobie troszkę porobimy, ale to tu jest nieważne teraz. Teraz mamy zamiar zrobić tutaj te dwa pasy tutaj. Czyli całość trzeba tutaj zaupodać tymi bloczkami. Znów na 6 tam bloczków, więc troszkę czasu to nam tutaj zajmie, zanim to tutaj wszystko ułożymy. Nie wiem, czy tyle bloczków w ogóle mamy przy sobie, ale postaramy się tutaj całe zaupodać tymi bloczkami. Więc ja się biorę do roboty. Nie wiem, na ile bloczków to tutaj muszę zrobić. Chcę zrobić chyba na taką samą szerokość jak tamte. Następne może będą szersze. Ile tutaj mamy bloczków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na 12, tak? To mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Na 12, czyli taką kostkę musiałbym wypełnić bloczkami calutką. Więc jest kawał roboty tutaj do zrobienia. Zobaczcie, jakie to jest kostka. I to jest jeden odcinek. Dobra, ja sobie to wypełnię. I bierzemy się dalej za robotę. No i mamy wszystko zrobione. Cały obszar, jaki było trzeba, jest zrobiony. Więc teraz popatrzymy sobie na blueprinty. Mam tutaj jeszcze kilkanaście blueprintów, które nie były w ogóle postawione. Trzeba by było je postawić. Zobaczymy, co tu w ogóle jest. Jakieś takie małe autko. Tutaj sobie zaraz sprawdzimy więcej. Ale tak, niech się nam to wczyta, to małe autko, tutaj też jest takie małe autko, jest troszkę większe. Dobra, pierwsze próbujemy te, nie wiem, czy tutaj. Dobra, nie, jeden chyba będzie trzeba dać do tyłu jeszcze. Troszkę więcej miejsca jest, więc myślę, że jeden do tyłu damy spokojnie.
One nie były tu tak przy samym tym, a tutaj są jak? Przy samym, tak jakby na pierwszej kratce. To tutaj damy tak. Akurat ten mod, nie? Jak sobie jest tak dalej wysunięty. I autobuild. Autobuilding jest, dobra. Go postawię momentalnie. Jest. Myślałem, żeby da takie przerwy między nimi robił, ale jednak. Jednak może sobie troszkę rozsuniemy. No z tamtym już się nie będę bawił. Tu chciałem, żeby tak by jeden klocek przerwy był między nimi. No tutaj takiego czegoś nie zachował, że? Ale tutaj myślę, że będzie łatwiej chodzić między nimi. Też ich więcej wejdzie, nie? Dobra, niech jest. Te, one są tak troszkę do tyłu wysunięte. Ale niech są, dobra. Idziemy. Drugi. Tutaj mamy autko Flintstone'u. Ono będzie dużo szersze. O, i większe. Damy go trochę, rozsuniemy. Autko Flintstone'ów. I zaraz sobie sprawdzimy, czy nie ma więcej, bo wiem, że było więcej ich. Sprawdzimy sobie więcej zaraz. Tu mamy autko Flintstone'ów. I ja wam powiem, idę na blueprinty zerknąć, czy są w ogóle jakieś dostępne inne wersje. Wiem, że były inne wersje. Dobra, ja sobie tutaj zaparkuję. Sprawdzę na blueprintach, czy są inne autka Flintstone'ów i sobie tutaj postawimy. No to tak, udało mi się znaleźć kolejne 4 blueprinty Flintstone'owych samochodów, więc postanowiłem sobie je tutaj postawić. O, jacie. Nie wiem, czy to nie jest przesadne. Nie, to mi tu nawet nie wlezie. Ja cię kręcę. Nie, to sobie odpuszczamy. Ten obstawiam, że będzie podobny. Nie, dobra, jest mniejszy. Jest mniejszy, ale jest odwrócony tą stroną, więc trzeba go tak postawić. I tutaj z przodu, czyli tak. Może być tak. Dobra, niech jest taki dużo mniej, bo tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a tu są dopiero cztery. No dobra, niech jest tak. Ten akceptujemy, trzymy na następny. A taki malutki. Ale fajnie wygląda, taki malutki. Możemy go tu nawet dać chyba jeden bliżej. Niech sobie tutaj jest bliżej. No, spokojnie może tak blisko być. To jest malutkie autko, więc nie sądziłem, że takie małe też będzie. Tutaj mamy kolejny projekt jakiś. O, podobny. Też podobnej wielkości. To chyba będzie od tej samej osoby, tylko innym stylu budowany. Nie połączą mi się te płotki. I tu chyba są na odwrót założone, ale dobra. No to dobra, te mi się wybudowały fajnie. I ten też. Te sobie odłożymy do plecaka. Nie, znaczy do skrzynki, że się nam zrobiły. Ten. No a ten niestety jest za duży, bo jest kolosalny, żeby się mi tu zmieścił. Takiego tutaj nie zmieścimy. Nie wiem, co byśmy robili, żeby się tutaj zmieścił. Musimy poszukać dalszych samochodów. Tutaj zostały mi same takie duże. Ta śmieciarka też chyba jest za duża, żeby ją tutaj postawić. No chyba na 12 nie wejdzie. A nie, no może... Czekajcie. By ją dać. No nie, no tak na styk tutaj będzie przejście, to będzie wystawać. Nie, to ona jest za duża. Ona jest za duża. To ja muszę tutaj iść. Ja już nie wiem, jakie tutaj blueprinty były budowane. Teraz to jest najgorsze. Nie wiem, które były budowane z tych kart, co ja tu mam. Ja po prostu muszę usuwać te karty stąd, które ja tutaj zrobię. Sobie je tutaj stąd usuwać, żeby ich tutaj nie było. I wtedy mogę jakimś sposobem tutaj dojść do tego. Czemu mi tego nie chce usunąć teraz? Policji chyba nie mamy, nie? Wydaje mi się, że nie mamy. Bierzemy i usuwamy tutaj zaraz stąd. Co tutaj mamy? Jakieś takie czerwone autko. Bierzemy i myślę, zaraz usuwamy stąd, nie? Ten będzie za długi, to już widzę. Tego możemy wziąć. Usuwamy. Nie wiem, ile mi się ich doda, ile ma miejsca w ogóle w ekwipunku. Dobra. Te mi się dodały, więc dajemy. Najwyżej będą podwójnie. O, ten jest tak tutaj dosyć blisko, więc tak go damy. Policji nie było nigdzie, nie? Tego widzę, że nie. Dobra. Niech jest ten. O jacie, ten jest fajny, taki duży, taki jeepuś. Damy go tutaj. Mieści się nam. No tak na styk, ale trzeba odsunąć o jeden. Trzeba odsunąć. Odsuwamy o jeden. O, dobra, niech jest. Trochę duży jak tutaj, na tą jakość tych aut. Ten jest dobry, więc wszystkie nam wejdą. Idziemy dalej szukać. Blueprinty, zamarzamy, zamarzamy. Czekajcie, to się tak lubi zacinać tutaj w tym miejscu. Nie znoszę tam wchodzić, bo się mi to zawsze zacina. Więc ja sobie ich nastawiam, a później będziemy budować po kolei, jak zrobimy do końca. Ale my się tutaj ogrzejemy, a ja tutaj szukam dalej blueprintów. Tutaj mamy, coś się mi wyświetliło już. Ale to jest duże auto, widać.
To też będzie duże. Jakaś czepka, tu może być coś małego. Bierzemy, usuwamy. Tośmy mieli, czemu to się nie usunęło? Dobra. Policja też czemu mi się nie usunęła? Dobra. Tutaj zaraz patrzymy, tutaj mamy jakieś autko, ale to już tutaj mamy jakąś śmieciarę. To może mi się zmieści. Bierzemy i usuwamy. I co tu mamy? Straż pożarną. To może być duże autko. To może być duże. Tu jest coś. To może się nam zmieścić. I usuwamy. Nie wiem, ile mam miejsca w ogóle w tym ekwipunku. Tutaj mam miejsca. A jeszcze trzy weszły. Ale już nie. Tutaj nam fajnie cztery wchodzą. Czekajcie. Tego dużego Flintstona wywalimy, bo to jest zasadne. I możemy jeszcze jednego wziąć jakiegoś. Tutaj wczyta wszystko. Troszkę nam to zamula. Tutaj zamula nam to. Tutaj strasznie nam to. Tutaj zamula, bym powiem. No i tutaj patrzymy. Taksi możemy wziąć. Dobra, mamy cztery wzięte. Nawet możemy jeszcze coś wziąć, nie wiem, takiego furgonu, nie, to jest ciężarówka, to będzie duży, ale takiego możemy wziąć. On będzie miał te światła świecące, które będą przez cały ten przycinać się. Możemy wziąć, nie wiem, co tu jeszcze, takie coś możemy wziąć. Dobra, tam były cztery miejsca, to czyli jeszcze te dwa zostały. No i takiego możemy wziąć i go usuwamy zaraz tutaj. W tej listy ja tu mam część samochodów dodanych, ale to nie jest, nie znaczy, że ja tu mam wszystkie, jakie mi się udało znaleźć dodane. Tu jest tylko kilkanaście, których mi się udało znaleźć. O, może być bliżej. Spokojnie może tak stać. Dobra, następny. A my tutaj mamy, o! Ten jest duży, ten jest duży. I nawet się nam chyba nie mieści. Nie. Wydaje mi się, że on musi być na większym polu. No nie no, tak się powiedzmy. Powiedzmy, że się zmieścił. Tutaj trochę wystaje. Się zmieścił. Dobra, niech jest, niech sobie tutaj jest. Podamy go do większych. Damy go do większych. Ten. Ten się tutaj zmieścił dosyć fajnie, dobra, niech jest. Ten to jest. Tak, jakiś z takimi schodami. Dobra, myślę, że się zmieścił. Troszkę tutaj jeszcze miejsca zostało. Jeszcze jakieś mi się tutaj ściągło. Jeszcze jest 1, 2, 3. Dobra, próbujemy tego. No i co? Może być, myślę, może być. Nawet możemy go przysunąć tutaj o jeden. Tak, może być. Tutaj ten mały może być. No tutaj już się mi nic nie zmieści. Choćbym tutaj coś chciał wciść, to już tutaj nic nie wejdzie. Pod to drzewo. Tutaj z tyłu tego różowego damy. Jest pod tym drzewem. Ale on nie, on. O nie, on wystaje daleko. Tu dużo miejsca strasznie. Możemy go nawet tu dać. Nawet jeszcze. Nie, jeszcze bliżej już nie. Ale on nam wystaje. Nie, się tutaj po prostu nie zmieści. On się nam tutaj po prostu nie zmieści. Więc musimy jeszcze jednego innego znaleźć. Muszę jeszcze jedno jakieś autko znaleźć, które będę mógł tutaj użyć sobie spokojnie na tym, na tych tutaj mojej mapce. Tutaj mamy policyjny jakiś mały. Niech jest i zaraz sobie wsadzę jeszcze jeden jakiś wążejszy. Tylko niech coś tutaj znajdę, już mnie coś tam bije. Szybko autko jakieś, bo mnie zaraz ubije. No już mnie wywaliło, co tu jest. Dobra. Dajcie mi tego małego policjanta. On jest taki. On tu nawet wejdzie, mi się wydaje. Jest taki malutki. No. Tu wejdzie, jest odstęp, jest od drzewa, trochę jest. Tylko, że on musi być wkopany o jeden. Tutaj. No i co? No i wyszedł tu, nie? Tutaj będzie ciasno. No ale wyszedł. No dobra, niech sobie jest. Dobra, stawiamy. To się tutaj nie postawi, bo to tutaj... No, zbieraj go. No tam na mnie lezie. Auto, jedziemy. Jest. Jest. Następny auto. Jest. Budowanko. Niech się nam buduje. O, jest. Wybieramy. I następny. Zobaczcie, jak się szybciutko buduje, jak nam tutaj przybywa. O, taksi z napisem taksi. Fajnie. Fajnie wygląda. Tutaj kolejny. Tutaj będzie taki trochę innego stylu. Ale niech jest. Następny. Ten jest taki bardziej z naturalnych bloków, ale też jakoś tam nie mamy miejsca. Dobra. Budujemy wszystko, a później sobie to tylko pozbieramy. Tutaj się nam coś fajnie... O, ten fajnie wygląda, czarny. Ten będzie ogromny, z tego co widzę. No. Troszkę za wielki, jak tutaj na te tutaj moje parkingi, o. Ale fajnie wygląda, no. Dobra, lecimy odłożyć tutaj wszystkie te nasze wybudowane blueprinty do tej skrzynki. To było. Ten na mnie wszedł, nie? To było i ten też na mnie wszedł. I to nam tutaj było wszystko. Te, które nam nie weszły, to tutaj może wciepiamy do tej skrzyneczki. One będą później wykorzystane, a nie będą się nam tutaj mylić.
Myślę, idziemy pozbierać tam to wszystko, zaraz nas zacznie ziąbić, ale to może szybko tak się uda przelecieć i to pozbierać, te blueprinty. O, o i jeszcze ten. Dobra, wszystkie kolejne. Kolejne mamy, prawie cały pas aut będzie wybudowany, jeszcze tam chyba jedno auto nam do wybudowania trzeba. Ja sobie następnym razem przyszykuję już autka, żebyśmy nie musieli czekać, aż się nam tutaj nazbierają te auta. Więc wciepujemy do skrzyneczki. Dobra, i mamy kolejny pas, ja się idę tutaj odgrzać. Jeszcze jedno autko musimy znaleźć, jak tutaj bym sobie pousuwał najlepiej tutaj tych rzeczy trochę stąd. Tych, których nie używam, po prostu pousuwać, żeby nam to tutaj nie zawadzało. Bo ja tu mam po prostu wszystko, co mi się tam gdzieś podobało, gdzieś kiedykolwiek gdzieś coś użyłem, to wszystko było wrzucane tutaj w tego Steama, ten warsztat. I teraz mamy tutaj taki zadymę, że jak trzeba coś znaleźć, to nie idzie, bo tego tu jest ponad 200 różnych blueprintów wrzuconych. Więc ja sobie to będę po kolei usuwał. Ja potrzebuję, żeby mi tu było jedno takie. O, nie, w sumie nie jest taka duża tutaj na to miejsce. Mogło tu być coś większego postawionego, ona jest w sumie malutka na to miejsce. Mogło być w sumie coś większego postawionego, ale dobra, niech jest, stawiamy ją. Auto i jedzie. Postawione. Ja tutaj chciałem drzewo i postawić na nim coś, ale mam tutaj dwa drzewa, nawet trzy. Tylko czy mi się uda usunąć na przykład to jedno drzewo, usunąć, żeby tamtego mi nie niszczyło za bardzo. Więc nie wiem, czy się mi to uda. Próbujemy takie coś zrobić, czy się nam to uda. Ale tutaj już myślę, mamy jeden rząd na dzisiaj skończony. Teraz byśmy musieli zrobić co? Nie to, tylko to, tak? O ja cię mam, tylko parę tylko dało się zrobić. Dobra, co tu jest? Tu jest tak i tutaj teraz będzie ścieżka. Tak, tylko bez koloru. Dobra, tak. O to chodzi, że bez koloru. No i teraz zrobimy sobie chodniczek przez całe. No, w sumie nie przez całe, bo mamy tylko 20 bloków. No to w sumie tyleśmy zrobili chodniczka, wam powiem. 4 bloki. Dobra, lecimy do domku zebrać tam trochę surowców, żeby można było tych bloków więcej zrobić. Gdzie się nam to robi? Gdzieś tam na końcu, nie? Gdzieś tam na końcu. Ja tu muszę zrobić czyste przemeblowanie tego domu. Ale to może w następnym odcineczku, albo jeszcze następnym zobaczymy. Słuchajcie, musimy tego zrobić więcej, bo to się nam potem przydaje. A jak trzeba, to nie ma. Więc mamy tutaj bloczków, więc naprodukujemy sobie tego tyle, ile trzeba. Tutaj, wiadomo, damy coś do przepalanka, możemy to przepalić wszystko. Zawsze się nam przyda na rękawice albo na coś, czy na zbrojkę. Dobra, przepalimy sobie to. No i lecimy. Lecimy tam. Tutaj możemy tego troszkę skraftować. Nie wiem, mamy 400. 900 wchodzi w jeden stack, więc tak dosyć taki fajny stacki wchodzą. Spokojnie możemy sobie teraz robić tutaj ten pas. Ten chodniczek, tak? Ten chodniczek zrobimy sobie przez całe i będziemy już mieć zaczęte paletko na następny rząd aut. No myślę, że tutaj zrobię teraz te długie auta i one może się tutaj zmieszczą. Może się tutaj wszystkie zmieszczą fajnie, zobaczymy. Jak zrobię taki długi pas aut, ale mi to teraz brzydko wyszło. Takie przerwy mi się porobiły. No teraz iść pozalepiać wszystko. O, tutaj wszystko zalepić i no co mi się to, ale mi się to robi, jak się człowiek śpieszy, to się wszystko stawia nie tam, gdzie się ma stawiać, nie? Jakoś mi to całe tak po bokach. Jak się wam filmik podoba, jak się wam ta seria tutaj z budowy tego podoba, łapka w górę, komentarze mile widziane, piszcie w komentarzach, co byście tu jeszcze wybudowali, co byście tutaj zmienili. Tutaj mamy różne koncepcje, pomysły na mój dom możecie dawać, bo musimy go przerobić, bo mi się w środku niezbyt podoba, więc musimy przerobić. Możemy jakieś otoczenie zmienić, otoczenie coś tu zrobić, no tu mamy akurat do przodu, możemy się wysunąć, więc można by się było tutaj wysunąć i myślę zrobić sobie tu ścieżkę jakąś, ale to sobie pomyślimy w następnych odcineczkach. A tutaj mamy jeszcze praktycznie pół klejma do zabudowy. No i zostały nam te drzewa, na które jest pomysł, ale czy wyjdzie, tego ja nie wiem. Dobra, myślę, że to na dziś wszystko. Łapka w górę, subskrypcje i do zobaczenia. Cześć wam!